No hej, cześć, siemano wam wszystkim z tej strony Judy i zapraszam was do kolejnego już materiału z gry, oczywiście, jaką jest Pokémon Insurgence. Jak pewnie widzicie, za moimi plecami jest nowy, tak jakby nowy Pokémon, ponieważ ewoluował w trakcie treningu, a do końca to nie w trakcie treningu. Zaraz wam wytłumaczę. Na dobry start oczywiście zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że dalej tak dobrze będziecie lajkować, jak do tej pory to robicie, oby się udało, ale zawsze może być lepiej. A kto jest nowy, to niech subskrybuje kanał. Tak więc dobrze, słuchajcie. Miałem Delta Sunkerna, który był fatalnym Pokémonem. On ma super połączenie typów, ale statystyki fatalne. I mówię, przecież w jednym z miast poprzednich, jakoś tam na początku gry, mogłem zdecydować, jaki chce kamień ewolucji. Ja sobie wybrałem Firestone'a. I okazuje się, że Sunkern właśnie za pomocą Firestone'a ewoluuje. Normalnie zwykły Sunkern by ewoluował, ale za pomocą tego Sandstone'a. Tutaj jest Firestone. No i okazało się, że niezależnie od tego, czego ewoluujemy czy nie, to on będzie uczył się na tym samym poziomie kolejnych ataków. Dodatkowo jako Sunflora, Delta Sunflora pozna jeszcze tam na końcu jeden atak. Na chwilę obecną ten Pokémon jest na levelu 41 i nauczył się już większości swoich ataków. W ogóle Hidden Grotto w fajnym miejscu znalezione. Tak wygląda jego specjalny atak, jest niezły, speed fatalny, no ale specjalny atak not bad, bo on ma analytic. Aha, czyli jeżeli Pokémon atakuje ostatni, to boostuje się siła jego ataku, biorąc pod uwagę, że ma fatalnego speeda, to abilitka not bad. Natomiast ataki to sludge, miotacz ognia, nasty plot i fire blast. Ogniste ciosy są najlepsze, jakie mogą być. Jeszcze chyba będzie mógł się overheata kiedyś nauczyć, ale nie jestem pewien. Ale ma sludge, który nie jest super jakimś tam trującym atakiem. Nie jest zły, ale nie jest świetny. Ale na 43 z tego, co sprawdzałem, nauczy się sludge bomba, więc będzie miał naprawdę moveset wyśmienity. Mam nadzieję, że to dzisiaj nastąpi. A dzisiaj wejdźmy już do tej jaskini, która tutaj... Rezai Cavern. Dobra, co to za miejsce? Czy rzeczywiście spotkamy tutaj ludzi w... On jeszcze się uczył Solar Beama tak w ogóle, ale powiem wam, że nie chcę Solar Beama. Aj serio, paraliż. No już widzę wadę tego Pokemona. To, że nie może uciec z walki, to trochę słaby. Znaczy uciec, może uciec, tylko że jest wolny. Czy ja nie mam jakiegoś Repela? Pewnie mam jakiś, kurde, mam Max Repela. Użyjmy go w tej jaskini, myślę, że może się przydać. Ej, są tu zwykli przeciwnicy? Ja myślałem, że tutaj tylko jacyś kultyści czy coś w tym stylu. No zobaczymy. Na razie walczmy. Simisage, ojejku, idealny Pokémon. Dawaj, natacza. No nie, uff, już myślałem, że będzie paraliż. Patrzcie, Simisage level 40 pada na hita. On ma Lucky Egga, więc wbijanie expa będzie naprawdę błyskawiczne. Grampik. Z Grampikiem może być już trudniej, bo Pokémon trują. Psychiczny, więc na nas może walnąć super efektywnie. Może dajmy Bazyliszka, który jest Pokémon typu ciemność i nie boi się czegoś takiego. Więc poprosimy Bajta. Hoho, not bad. Kurde, jesteśmy confused, uderzymy się? Nie. Brawo. Bazyliszek też wbity, 40 level. Widzicie, nie próżnowałem, trenowałem. Więc oby nie było tak źle. Tam na końcu nic nie ma. Tą wodą też nie przepłyniemy. Ej, przecież to jest Dusk Ball, umożliwiający łatwiejsze łapanie Pokémonów w ciemnościach. A tutaj Timer Ball. Ej, fajne, rzadkie rodzaje board tutaj występują. Dobrze wiedzieć. Czy jest tutaj coś? Tam był jakiś trener, ale czy coś jest tutaj? Tak, tutaj jest jakaś pani naukowiec. No, nie mam pojęcia, dlaczego walki Pokémon są legalne. No nie wiem, to w sumie dobry pomysł, żeby się nad tym trochę zastanowić. Magneton, no kolejny dobry Pokémon. Tylko, że mówię, Flamesun jest niestety Pokémonem wolnym. No kurde, no Stardee uratowało. Uj, muszę uważać. Mam nadzieję, że dużo expa wleci. Ale to na pewno nie tyle, żeby wbić 43 level. A mówię, chciałbym poznać ten trujący atak. Slash Bomb może sprawić, że mój Pokémon będzie jeszcze potężniejszy. Dobra, dawaj jednego Hyper Potiona. Może być. Kurczę, mam jednego Max Repela, ale mówię, wbiję i może zmienię na kogoś innego. Kogoś innego będziemy trenować. No bo jednak trenowanie ciągle jednego Pokémona to też nie jest żadne wyjście, co nie? Wiem, że są różne wyzwania, żeby na przykład przejść grę jednym Pokémonem, ale... Jakoś nie chcę się w to bawić. Balka położył. Ja użyłem Fire Blast, tylko żeby trafić. 85% celności, trafiamy. Wow. Ja wiem, że ten Pokémon dysponuje jeszcze skryta mocną obroną, ale... A nawet specjalną, widzicie, obronę ma nie najgorszą. Brawo, Flamesun. No i znowu dużo expa. Mamy 43 level.
pięknie, słuchajcie, uczy się Sludge Bomba. Sludge Bomb to też jest cios specjalny i to aż o 25 mocy silniejszy od Sludge'a, więc wymieniamy w tym momencie. Gallade. A Gallade niebezpieczny troszeczkę, więc dokonajmy zmiany. On jest też Pokémonem walczącym, więc Basiliszek to może być dość ryzykowne. A może dajmy... nie wiem, właśnie tak się zastanawiam. W ogóle Shiniak uczy się Ice Beam'a na 40 levelu. Posprawdzałem sobie trochę, co na którym poziomie się dany Pokémon uczy, bo uważam, że to dość przydatne. Jednak wiedzieć, kiedy tak naprawdę stanie się potężny. Wysłałem jednak, wiecie, Sandmana to jest Pokémon z wielką mocą i z potężnym Earthquake'iem. Faint. Oj, to będzie... Nie będzie boleć. Okej. Łatwo. Łatwo, aż za łatwo. Soak. Ojejku, soak. Czy ja mam jakiegoś, tak sobie myślę, psychiczny atak? Nie, ale Basiliszek posiada, chociaż no mówię, dość głupi wybór, ktoś może powiedzieć. Ale z drugiej strony mam Wing Attack, zmniejszyłem mu atak fizyczny. No i dlatego normalnie to by mi zabrał znacznie więcej. Dobra, nie będzie w stanie pokonać Basiliszka, cudownie. Brawo. No i też nie najgorzej tutaj idą te statystyki. W dobrą stronę na pewno. To co, musimy już przejść na... Oj, tu coś się dzieje! Ja myślałem, że oni będą w jakichś zielonych kapturach. Coś było tam... Bo tam było coś, że Green Hoods? A może Hoods znaczy coś innego? Nie, może chodziło o buty, bo oni mają jakieś... Albo suknie, nie wiem co to jest. Kim wy jesteście, ludzie? Co wy tutaj robicie? Skąd jesteście? Tak, teraz. Nie ma powodów do paniki. Wszyscy jesteśmy tutaj przyjaciółmi. Nikt nie powinien się bać. Czy wy nie jesteście kultystami czasem? Czego chcecie? Słyszałem, że wasza dwójka znalazła coś bardzo interesującego w trakcie kopania. Ach, jakże cudownie. Tak, uważam, że jesteśmy tak świetnymi przyjaciółmi, że chyba nie byłoby problemem, jeżeli byś nam to pożyczył. A mówiąc pożyczył, mam na myśli dał nam to. Jeżeli mówicie o tym, tak, nie możemy wam tego dać. Moje dziecko to znalazło. To należy do nas. Nie możesz tego sobie tak po prostu od nas wziąć. Rozumiem, nie przejmuj się. Aham. Powiedz mi. That Scroll Children Lives. O Boże, zapytał się, co jest ważniejsze. Czy to, co znalazł, czy życie jego dziecka? Oj, no widzę, że to jakieś poważne sprawy. Co? Że jest jakieś... jak to? Kilka eksplozji. Jeżeli on im tego nie odda, tego zwoju, to może być bardzo ciężko jego rodzinie opuścić tą jaskinię. Po co tak właściwie tego potrzebujecie? Cóż, jesteśmy kultystami. Sky Cultist, czy to są Sky Cultist? Dobrze wiedzieć. To tacy powietrzni kultyści. No i ten zwój zawiera detale odnośnie rytuału Rayquazy. Czyli żeby przywołać Rayquazę, to tego próbują, to próbują uzyskać. Jedni próbują przyzwać Darkraya, oni jak widać Rayquazę. Tak. Zamierzasz przyzwać Rayquazę? Tak. Detektywie. No w końcu powiedział, no to po co się pytał o to? A więc podjąłeś już decyzję, nic nie odpowiada. I proszę, to jest to. A teraz odejdźcie od mojej rodziny. Bardzo dobrze. Możesz odejść. Miłego dnia. Aha, czyli poszedł po swoją rodzinę. Tak, a teraz madame, co robimy kolejnego? W ogóle czy w tej grupie są tylko kobiety? Musimy udać się do Helios City. Użyjemy energii augura, żeby przyzwać Rayquaza na nas. Jak to energia augura? O co chodzi? Jarn zamierza nam pomóc? Dlaczego miałby to zrobić? Powiedzmy, że... Och, zaufaj mi. Potrafię być dość przekonująca. On ma kilka bardzo dobrych powodów, dlaczego powinien to zrobić. O co chodzi? Dlaczego augur miałby to zrobić? To zaczyna się być, robić wszystko coraz bardziej podejrzane. Och, prawie zapomniałam. Knock, knock. Kto tam? Bum! O! Wybacz, nigdy nie byłam fanką żartów. Co za... Najpierw powiedziała, że będzie w stanie opuścić to miejsce bezpieczne ze swoją rodziną, a teraz zakopała go żywcem? Czy ty... Martwi ludzie nie mówią. Czyli zakopała go tam pod ziemią. Czy będę w stanie go uratować, czy on już nie żyje? Nasz plan jest sekretny i tak musi zostać. Udajmy się do Helios City i czeka. Nie wiedzą, że podsłuchałem to wszystko, ale...
to jakaś masakra, ludzie, co tu się stało? Co tu się odwaliło? Czy jest jakiś sposób, żebym... Czy nie będę w stanie im pomóc? Nie wiem, chciałbym im pomóc. Tu jest już wyjście z jaskini. Masakra, ludzie, naprawdę. Oni prawdopodobnie nie żyją. Przynajmniej tak mi się wydaje. Hej, uważaj! Och, Judy, wybacz, nie widziałem cię. Ej, przecież to jest Damian. Ej, w ogóle zmieniłeś ubiór? Jakoś inaczej wyglądasz. Szukał nas. Aha, trenuje ze swoimi Pokemonami. I teraz z Shaiminem będzie walczyć. Aha. Nie zamierza przegrać, czyli walka z Damianem. Człowieku, tu ludzie zginęli, rozumiecie? No widzę, że założył jakąś chustę. Nie miał chyba jej wcześniej, ale kurde, tam ludzie zginęli, a on teraz walczyć chce. Nie no, świetny wybór jak na początek. Jeszcze mam niepodleczone Pokemony, więc w ogóle na propsie. Shiny, jak wchodzisz? Razor Shell. Aha. To fajnie. Spoko, to wcale nie było mocne. Świetnie, właśnie straciliśmy Shiniaka. No, no tak, tego właśnie oczekiwałem. Nie no, żartuję, nie oczekiwałem tego. Wchodzisz. Spróbuj go załatwić za pomocą Wing Attacku. No przeżył jeszcze, no. A i wiecie co, może dajmy jednego Dragon Densika. Chociaż mam obniżoną obronę, więc dość ryzykownie. No dobra, teraz już bijemy. Wing Attack. Masakra, Damian jeszcze nas zaatakował. Znaczy zaatakował, no. Trening, Blastoise. Biorąc pod uwagę, że już zwiększyliśmy sobie... O kurde, zapomniałem, że to jest Delta Blastoise przecież. Ej, on już ma Delta Blastoise. No w sumie jak ja mam Delta Charizarda. Ale on epicko wygląda, wow. Ej, dość przerażająco. Teraz tak pomyślałem, że on jest Pokémon ciemność walczący, więc Wing Attack będzie super efektywny, dawaj. Jest super efektyw, ale nie bierzemy za dużo niestety. Aura Sphere. No widzę, że dobre ataki ma. Świetnie. Tak, na to liczyliśmy. Nie liczyliśmy na to, chcę tylko powiedzieć. Oj, masakra, dobra. Sandman. Na takiego dzika jak Blastoise potrzebny jest dzik taki jak on. Walnie z Submission, przecież to powinno być super efektywne. Jest. Ale przeżył skubaniec. Dobra, teraz to może już tylko Earthquake. On ciągle strzelał Snika, i tak byłby szybszy od nas raczej. Chociaż w sumie Blastoise jest wielki, nie wiadomo czy szybki. Mnóstwo expa, nice. Dopiero to był jego dopiero drugi Pokémon, Metang. Ale Metang nie ma lewitacji, więc mogę walczyć. Nie zmieniamy. Zen Headbutt, coraz mocniej Sandman obrywa. Dokładnie, to wiem, że to nie jest kobieta, nie musicie mi ciągle tego przypominać. Czy że to jest kobieta, a ja nazwałem Sandman. Shaymin, och, a więc widzę, że czas na legendy. Ja tam z Mew nie korzystam, cwaniaku. Dobra, Flamesan, wchodzisz. Może dasz radę pokonać Shayminka. Przywal od razu z Fireblasta, jeżeli trafimy, to naprawdę go zaboli. Trafiamy, to musi zaboleć Shaymina. Bardzo dobrze. Raz jeszcze Fire Blast. Nie no, z takimi atakami to ty z Shaiminem nie wygrasz. Pięknie! Nawet Shaimin pokonany. Udało się. To nie był ten Shaimin w tej ofensywnej wersji. Wow, 5000 punktów doświadczenia prawie. No to nieźle. I Luxray na końcu. Sandman jest obity. Może wystawmy Kirefrost. Jeszcze niech też powalczy. Mojego startera może nie będę musiał wystawiać, zobaczymy. Przywal z LOL Sweepa. No tak nawet, speeda obniżyłem mu jeszcze Thunderfang, no na pewno bolesny. Raz jeszcze LOL Sweep. I co? Thunderfang. Kirafrost niestety nie wygra. Ale spokojnie, trzeba jednak, dobra, wystawmy w końcu naszego startera. Też pokażmy, że mamy potężnego Pokemona. I dawaj z Shadow Balla, kończ tę walkę. Zakończ żywot Luxraya. Będę musiał Soul Litera też podtrenować, bo on też fajnych ciosów się uczy, ale wiadomo, na dość wysokich poziomach. No, dlaczego znowu z tobą przegrałem? No, już myślał, że wygra tym razem, ale jak widać, nawet legendarny Pokémon mu nie pomógł. Słyszałem jakiś dźwięk z tej jaskini, no słyszałeś. Widziałeś, co się stało? Oczywiście, że widziałem, masakra się stała. Tak, że kultyści ubrani w zieleń i nazywają się Sky Cultist? Och nie, Judy, Sky Cult to nie jest żart. Jeżeli oni chcą porwać Augura, tak, to na pewno znają sposób, jak to zrobić. To straszne. On musi zostać ostrzeżony. Musimy udać się szybko do Helios City, gdzie on właśnie mieszka. Tak szybko, jak to możliwe. Judy, chodź za mną. Ale rozumiem, że tamtych ludzi zostawiamy pod ziemią i im nie pomożemy. Chyba nie będę w stanie im nawet pomóc.
Jesteśmy znowu na pustyni, Rezai Desert. I są tu, będą jakieś, ej, tu mogą być jakieś kolejne walki, zanim ja dotrę. Ej, ale ja nawet nie mam, moje Pokémony nie są wyleczone. Postaram się ominąć przeciwników, jeżeli tacy się znajdą. I dostać się jak najszybciej do jakiegoś kolejnego miasta. Nie mogę, tak wiecie, z tak osłabionymi Pokémonami sobie siedzieć na pustyni. Rogan Town, jesteśmy już w nowym mieście. A więc Rogan Town tym razem. Ostatnio zwiedzaliśmy jedno miasto, dzisiaj już jesteśmy w kolejnym. Na razie przypatrzyłbym się... Nie, już nie używaj Ripelli. Tutaj są zielone tereny, ale tam na razie nie chcę. Zgaduję, że to jest kolejne pustynne miasto. Bardziej to bym był ciekaw, gdzie tu się znajduje... Ej, tu jest sala! Dobrze wiedzieć. Oj, na salę. Nie wiem, czy jestem już gotowy, jakie tam w ogóle będą typy Pokémonów. Ej, ale chcecie mi powiedzieć, że tutaj nie ma żadnego Pokémon Center? Czy ja ślepy jakiś jestem? Może tutaj? Tu coś jest? Ej, masakra, nie widzę Pokémon Center. Dziwne, dobra, porozmawiajmy po prostu z ludźmi. Tak, co może zrobić taki bogaty chłopiec jak ja? No, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, nie pytaj. Co mamy w tych domkach? Pozwiedzajmy. Aha, Sharpedo, które chodzą sobie po lądzie, fajnie. I coś tam trzyma, czy... A nie, on pracuje? Co on niby robi? Może służy jako odkurzacz? Cholera wie. Na co się patrzysz? Tylko dlatego, że jestem kultystą, to nie znaczy, że nie mogę mieć własnego domu. Aha. Czyli ten typ jest kultystą i sobie mieszka w tym mieście i zadowolonym. Świetnie. Tak, mój mąż stracił wszystkie pieniądze w Game Corner. Aha. Oni chcą, żeby było otwarte? Serio? No nie wiem, dobra. Już twój mąż stracił taki majątek. Wow, Umbreon. Oj, Umbreon taki jakiś zły trochę. Oj, czy chcę tradeować Pokémony? I will trade you my Larvesta for... A ghost type Pokémon, czyli daję Larvestę, być może Delta Larvestę za jakiegoś Pokémona ducha. Oczywiście mam Pokémona ducha, ale nie wymienię mojego Delta Charizarda. No przepraszam was bardzo. Co? No znam Price. Price to jest lider lodowych Pokémonów właśnie w Johto. Aha, czyli on również chciałby zostać takim mistrzem lodowych poków, dlatego mieszkasz na pustyni. Logiczne. Spoko. Pokémony nic tutaj jednak nie trzymają. Z tego co widzę. Ej, w tym domku to już byliśmy, tak? Tak, w tym domku, dobra, wymieniamy się za Larvestę. Okej. No, jesteście, no wiem, że jesteście też na pustyni. Aha, czyli oni importują jedzonko z Helios City. No rozumiem, no bo no, na pustyni, co tu jeść na pustyni? Kaktusy? Ej, dobra. W końcu znalazłem Pokémon Center, świetnie. Już się przez chwilę bałem, że naprawdę w tym mieście nie ma czegoś takiego. Ej, a w ogóle co tutaj robi koleś odpoczyn... Co ty tutaj? Coś robisz, czy... Aha, siedzi tu cały dzień z jego nowym rowerem, ale nie mogę na nim jeździć, nie wiem jak. Dlaczego tego nie weźmiesz? Aha. A bike on your... Aha, dostanę rower za jakąś przysługę. Świetnie. Świetnie, no nice. Dzięki, ej, widzicie, można tu dostać rower, dobre miasto. Polecam, propsuję. Dobra, w tych domkach jeszcze nie byliśmy, więc pogadajmy. Aha, że 20 lat po tym, jak Battle Frontier został, wiecie, inaktywowany, czyli przestały być zawody tam, to w końcu wrócił. No to fajnie wiedzieć. Rogan Town, aha, ależ zaszczyt, nie mogę się doczekać na zawody. Ej, ja też chciałbym wziąć udział w tych zawodach. Jeżeli lubisz grać w gry, powinnaś sprawdzić Game Corner w naszym mieście. Możesz zarobić pieniądze, nagrody, a nawet TM-y można kupić, no to fajnie wiedzieć. Być może jakiś nawet Delta Pokémon jest w nagrodach, któż to wie. Jestem miłośnikiem rzadkich Pokémonów. Jeżeli pokażesz mi jakiegoś rzadkiego, dam ci nagrodę. Tak, mam rzadkie Pokémony. Ej, co? Coś ci powiedział? Przecież mam coś fajnego. Nie posiadam żadnego super rzadkiego Pokémona. Jasna cholera, mam tyle Delta Pokémonów, aha, mnie obraża. Co za prostak. Przecież mam dużo rzadkich Pokémonów. Słyszałem, że Pokémony Augura są bardzo potężne. Ich ataki są zawsze super efektywne. Ja mi się wydaje, że te różne plotki o Augurze są trochę zmyślone. Shackle nic ciekawego nie mówi. Aha, był w Samsara Cave, okej. Ivy Stone? Co to jest Ivy Stone? Wow, ej, dobre rzeczy tutaj dostaję. Ale dobrze wiedzieć. Ej, w ogóle słuchajcie.
Ja wiem, że jestem w nowym mieście, ale zastanawiam się, czy nie będę musiał się wrócić do jednego z poprzednich miast. Dipsitów, Dipsy Scale. Ej, kurczę, dała mi przedmioty do ewolucji niektórych Pokemonów. Świetnie. Tylko ciekaw jestem, bo jeżeli bym chciał się wrócić do jaskini, to czy wy nie macie Max Ripelli? Ej, tylko Super Ripelli, ale wiecie co, aż sobie chyba kupię z 8. Mogą mi się przydać, dlatego że w poprzednim mieście nie wiem, czy nie było jaskini, której nie pominąłem. No, będę musiał to dokładnie sprawdzić. Aha, pracuję też sobie, dorabia sobie w Game Cornerze. Czyli tak naprawdę tylko ten Game Corner chyba wyróżnia to miasto. No i teraz jeszcze będzie ten Battle Frontier. Ultra Ball, fajnie. Tam na północ to na razie chyba jeszcze nie chcę iść. No witam cię. Dragon, Gyarados, Garchomp, Wigglytuff. A, i daje nam Moonstone'a. Kurczę, dziękuję. Ej, mili ludzie strasznie, już tyle przedmiotów dostałem fajnych. Słuchajcie, no to co, tu wszystko posprawdzałem. Tutaj też rozumiem, że sala po prostu, tak? A nie, to jest Battle Frontier, to nie jest jednak sala, czyli to jest, dobra, czyli to jest jednak to. A, czy nie można wejść, zanim nie zostanie ukończony. Wybacz. Ej, nie mogę dostać, a nie, mogę dostać się do tego Ice Hilla. Kurczę, ale nie no, miasto się rozwija jednak, mają swój własny Game Corner, teraz jeszcze Battle Frontier im walnęli. No nie jest źle, nie jest źle, ale powiem wam, że cofnąłbym się tylko, że tutaj do jaskini. Po pierwsze to bym powalczył na pustyni z kimś, bo pewnie jeszcze jakieś walki ominięte są. O, proszę, coś tu się dzieje. Karbing. Taki trochę średni dla mnie Pokémon, walczyć z takim Karbinkiem. Może dasz radę, nie wiem, zobaczmy ile zrobi mu, nie wiem, czy slacz. Nie no, przecież on jest fery, co nie? Ale też jest chyba, no dobra, nie wiem, no w każdym razie trochę mu bierzemy. Flail, dobra, dasz radę chyba go wykończyć, mam nadzieję. Kurde, jeszcze bije mnie cały czas, wiecie co? Kurczę, pokonany, ale padniemy. Zaraz potem, więc zmieniajmy. Sudowoodo. Sudowoodo, 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 dobra, na kamiennego Pokemona. To Sandman. Przydałoby mi się też coś jeszcze roślinnego w teamie. Wiecie, roślinny Pokémon zawsze na propsie, prawda? Chodzi mi o to, że w tamtym poprzednim mieście jest ponoć jakieś miejsce, gdzie się da przesunąć kamień i tam jest chyba jakaś jaskinia. Tylko w ogóle cały myk polega na tym, że nie mamy czegoś takiego jak strength, co nie? Ale kiedy Pokémon posiada niektóre ciosy, to one działają jak strength. Jednym z nich jest między innymi właśnie Bulldozer, którego posiadam. Mam nadzieję, że to wszystko zadziała tak jak należy. O Boże, ale mało mu zabrałem. Tak to się kończy. Shiniak musi dostać Ice Beama, bo inaczej będzie krucho. Kyrafrost też możesz dostać bardzo mocno, ale zobaczymy. Może będzie trochę lepiej. Może przywal z tego Lulusweepa. Fuh, crunch. No zobaczymy. Mówię. Dzisiaj trochę przeszliśmy. Spotkaliśmy kultystów, co prawda z nimi nie walczyliśmy, no ale jednak było to spotkanie. No i o, jeszcze kolejny Ultra Ball, bardzo miło. No i się, ej, tutaj też jest coś? Nie, tutaj nic nie ma. Czyli to jest tu. No i teraz mówię, użyjmy sobie tych Super Ripelli, żeby po prostu nie spotykać co chwilę przeciwników. Kurczę, gdzie one są? W ogóle, jeżeli chodzi o mojego Ambipoma, co nie? Co jest grane? Ej, dlaczego ja go spotkałem? Przecież on miał niższy level ode mnie, może musi być szybki Pokémon, dajcie Soul Litera. Ale przecież nie wiem, dlaczego mnie spotkało to. Ja naprawdę chyba nie mogę pomóc tym ludziom, masakra. Straszne to jest według mnie. Ten przeklęty kult okłamał go. I jeszcze zapłacił, przypłacił to życiem niestety wszystko. Straszne. Dobra, teraz już mogłem nie włączać Ripela, ale okej. Zaraz się przekonamy, czy się pomyliłem, czy nie. Tutaj jest coś, patrzcie. O, pięknie, widzicie, używam Bulldozera, który działa jak strength. I zobaczymy, czy rzeczywiście jest tutaj. Jest tu jaskinia, widzicie? Nie, Judy nie kłamie. Judy jak coś mówi, to tak jest. A tu mogę też, aha, to jest od innej strony, dobra. To wejdźmy do jaskini. Aha, mogę tylko przepłynąć. Ej, tam jest w ogóle, widzicie ten ślad do góry? Taki sam ślad, jak został to przejście zniszczone, kiedy zasypali ich. Być może będzie jakiś sposób, może na przykład używanie Digga będzie możliwe. To byłoby fajne. Ej, co to jest? Układanki! Ojejku, ej, zaraz. Ej, ale to jest tego typu układanka. O, masakra. Miałem kiedyś, jak byłem mały, taką układankę, zabawkę. Zawsze to lubiłem, ale kurde, jak dawno w to coś takiego nie grałem. Będę miał z tym problem. Poczekajcie, zobaczymy. Nie, 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 nie.
Ale masakra, ludzie, nie wiecie, jak ja dawno się w coś takiego nie bawiłem. Będzie ciężko. Dobra, pierwszą rzecz mamy na miejscu, ale ja tego nie zrobię dzisiaj. Wątpię, żebym to ułożył tak szybko. Widzicie to, co jest zaraz koło tego? To będzie musiało być w kolejnym rogu. Masakra, ile człowiek się tutaj musi... Ta gra jest mega. W ogóle, że dali tego typu układanki. Ciekawy pomysł, co nie? Ja tak myślę. Nie no, może dobra, może to zrobimy. To musi być w prawym górnym rogu, to co tam widzimy. Zaraz sprawdzimy, czy Judy myśli. Czy Judy myśli, czy Judy potrafi. Ej nie, tam to będzie musiało być z innej strony. Tylko czy to będzie miało być tam? Nie, mi się wydaje, że to musi być tu. Jakoś tak bardziej na logikę mi się wydaje. Mhm. Poczekajcie, ej masakra. Nie wiem, czy tu czegoś nie będzie trzeba jeszcze z kilka razy poprzestawiać, co najmniej inaczej. Co jeszcze na górę? Dobra, to musi być na górę na pewno. Dobra. Dobra, to jest na górze. Wydaje mi się, że w dobrym miejscu. Tak mi się wydaje, ale... A może nie, może w tym. No w sumie... i tak trochę pasuje. Kurczę. Ej, masakra. No, zabawy, a zabawy może być z tym. I to dość sporo. Być może to będzie... Wiecie, teraz ja już to przestawiam tak, żeby to było gdzieś tu. O, teraz dobrze. Czy to jest na pewno dobrze? No nie wiem, tak ta lewa strona wygląda w porządku. Tę górę trzeba będzie jeszcze zmienić. Być może to ma być tak. No, tak to nawet jakoś wygląda, słuchajcie. To już jakąś tam sylwetkę powolutku przybiera. Dobra. To jest przesunięte, tylko że teraz by trzeba jeszcze raz tam to jakoś przesunąć. Tak to być nie może. Bo to jedno ma być w dolnym dolnym prawym. Chyba tak, co nie? No tam jeszcze jedno ma być, o to ma być na dole, co przed chwilą przesunąłem. Kurde, skomplikowane skubaństwo. Każą mi się w coś takiego bawić. Pamiętam, że takie coś miałem z Króla Lwa, jak byłem mały. No było coś takiego. Fajne, bo na myślenie, tylko ile mi to zajmie? Zabawa z czymś takim i czy na pewno dobrze wszystkie poustawiałem? Być może nie. Być może wcale nie. Szczególnie, że to jedno. Ej, wiecie co? To mi się wydaje, że ma być jakby trochę wyżej. Kurde, jak... O, że to ma być tu. Ej, masakryczne po prostu, jak dla mnie. Tyle się bawić. Dobra, o, teraz... Czy to teraz będzie dobrze? Mówię, może przeciwnie miało być. Tylko, że zanim to jedno muszę jeszcze wepchnąć tam. Kurde, jak zrobić, żeby to było... Dobra, trzeba to tak poprowadzić. Myślę, że to teraz będzie jakoś bardziej lepiej po prostu. Czy lepiej, no, wciąż do dupy. Kurde. Ej, jak coś to zrobię, to poza materiałem. Jeżeli to wyjdzie dzisiaj za długo. No wszystko tak to mi się w miarę podoba, tylko teraz... Znaczy podoba, no może nie do końca, ej, bo tam jest to jedno jeszcze do góry. Ja już muszę pomyśleć, żeby to wszystko jakoś tam pospychać w dół. Ale teraz tego bym nie chciał przemieszczać. No to na przykład tutaj, co nie? No, zabawy, a zabawy. Tylko, że znowu mi tamto leci do góry. A może to ma być tutaj? Ej, teraz to nawet wygląda lepiej. Ej, teraz to w ogóle wygląda dobrze. Ej. Ej, ej, ja to prawie zrobiłem, przecież to jest maloeta. Tak mi się... Nie, nie maloeta, nie maloeta, może? No nie żeby coś, ludzie, ale naprawdę my to mamy... Tylko ten prawy dolny mnie zastanawia. No tak to wszystko pasuje, przecież to nawet wygląda jakoś. Nie da się tego jakoś zaakceptować. Twarz jest okej. Być może na dole ma być na odwrót jakoś. Nie no, wątpię. No jednego kafelka nie ma, no bo o to w tym chodzi, żeby nie było tylko jednego kafelka. Nie no, to musi być ewidentnie po tamtej stronie. No to musi być tutaj, no to wydaje mi się, że też powinno być tu. No to też. Być może coś tutaj na odwrót, nie no, to wątpię.
To było dobrze. Być może nie będę mógł jeszcze tego aktywować, a być może... Patrzcie, no wygląda bardzo dobrze. Jeszcze jest szansa, że... To jest na odwrót. Tylko, że teraz to i tak będzie po tej stronie. Nie no, to... Wydaje mi się, że to jest tak jakby ręka, tam jest noga. No, wydaje mi się, że wszystko jest ok. A może w środku nie może zostać, może to po prawej to wcale nie jest. To jest jej ciało może. Kurde, człowiek nakombinować się musi. Miałem... O, że to będzie ciało, patrzcie, ej, to może mieć sens, że prawy dolny róg będzie wolny. It makes sense, guys. It makes sense. Tylko jak teraz to dać na dół? Nie no, tam to musi iść tak jakby do góry. Kurde, teraz wykombinuj, żeby to było dobrze. Ale mamy zabawę po prostu. Ale być może komuś to pomoże, jeżeli ja bym to zrobił oczywiście, ale zaczynam wątpić w swoje możliwości. Bo coś mi tutaj nie gra ewidentnie. Już tak myślę, żeby... Nie no, to musi być tak. No tylko, że teraz to muszę jakoś tam... Kurde mać. Nie no, masakra, nie... To nie, to chyba ma być prawy dolny kafelek wolny. Tak mi się wydaje, wtedy coś się powinno stać. Tylko coś robię nie tak. Coś wciąż mi tu nie gra. Jak to zrobić? No to jest takie nawet, powiedzmy, że okej. Nie no, to jest ciało, to miało być tak jakby tam dalej. To jest jakby jej korpus. Zwał jak zwał. Miałem naprawdę, wydaje mi się, że jestem blisko ukończenia tego. Ale trzeba by tak, no to na pewno tutaj. Nie, nie, no coś tu... Dobrze zrobiłem, teraz! Mamy to! Dołożył się kolejny kafelek, ludzie, zrobiłem to, nie wierzę, ale jestem z siebie dumny. Zrobiłem zadanie dla dziecka, ale... Nice! Jestem dumny z siebie. I co teraz się stało? Wow! Mysterious Scroll, dostaliśmy jakiś... Mityczny zwój? O kurde, co to jest? Pokażcie mi to. Piece of... A, że to jest część jakiejś starej książki. I zawiera nuty. Ej, masakra, ludzie, wykonaliśmy to. Warto było się tu przejść. Do góry na razie nie wejdę. Bo nie mam możliwości, nie mam ciosu, który mi to umożliwi. Ale jestem z siebie dumny. Zrobiliśmy coś, co łatwe nie było, ale się udało na szczęście. Już na końcu wątpiłem, że się nie uda. A to proszę bardzo. No nieźle. W każdym razie to tyle na dziś. Sporo się działo, między innymi tutaj. Może nie o tyle, jeżeli chodzi o walki czy cokolwiek, ale takie zagadki, łamigłówki. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście łapa w górę. Kto jeszcze nie subskrybuje tego kanału i jest nowy, to niech to teraz naprawi. No i widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale, ale to tyle na dziś, tak więc cześć i czołem i na razie. Hej!